Witam Was serdecznie przy kolejnej rozkminie przy bagiecie. Może nie rozkminie, ale coś Wam opowiem. Taka sytuacja mnie się przytrafiła nie pierwszy raz, kiedy już Wam opowiadałem o podobnej, ale ta jest trochę inna. Poruszam się skuterem w nocy, nad ranem. Na przykład jak jedzie patrol policji, to najczęściej zbliżają się do mnie z tyłu, żeby czytać numer rejestracyjny. Tak najczęściej kończy się kontrola policji. Sprawdzają, czy masz po prostu opłacony tax road, czy ubezpieczenie, kto jedzie, czy masz uprawnienia. Tak oni sobie to sprawdzają, bez zatrzymywania ciebie, nie? Ale czasami się zdarzyło, dwa razy, czy tam trzy, że mnie tam policja zatrzymała, żeby sobie pogadać. Wczoraj wyszedłem z pracy późno, parę minut po piątej. No i jadę sobie do chałupy. Ja zawsze jeżdżę przepisowo, jak jest 20 mil, jadę te 20 mil, może 21. Jak jest 30, jadę 30 mil na godzinę. No bo można mandacik zapłacić, fotoradarów jest pełno. Ale mniejsza z tym. No i jadę i na wysokości galerii handlowej na dzielnicy, czy tam w dzielnicy Szepersbusz wyjeżdża samochód, wyjeżdża z parkingu i jedzie za mną. Jedzie za mną dosyć blisko. Nie wiem, kurczę, aż za blisko. Jedzie za mną. Nie zwróciłem na to uwagi, no ale już tu skręciłem, tam skręciłem, a on cały czas podąża za mną. Myślę sobie, chcą mi mojego strucla ukraść, taki brzydki, ale mówię, no chyba nie, kto będzie taki skuter kradł, nie? Specjalnie kupiłem taki skuter, moi drodzy, pewnie Wam już to opowiadałem, że ten skuter jest na liście kradzionych skuterów tam w ostatniej dziesiątce, nie? I dlatego taki skuter wybrałem. Mogłem sobie kupić lepszy, wiadomo, bardziej wypasiony, ale po co? Niech nie cieszy oka ludzi, nie? Ja tak nie lubię rzucać się w oczy. No i moi drodzy widzowie, jedzie za mną cały czas. Jedzie za mną. Skręcam tu, skręcam w lewo, skręcam w prawo. Cały czas za mną jedzie. Ale już zmniejszył odległość. Zmniejszył jeszcze odległość, czyli bardziej się przybliżył. Jedzie. Dojeżdżam na dzielnicę Harzden. Wjeżdżam na Harzden Plaza, tak się nazywa ten plac, koło Burger Kinga, koło Tesco, no nieważne, taki, koło takiego małego punktu handlowego, takiej małej galerii, można powiedzieć. No i patrzę, nie ma ich, zniknęli, pojechali dalej, ściągam kask, kątem oka, patrzę, parkują sobie, naprzeciwko Burger Kinga, bo tam jest jednokierunkowa, nie możesz w tom jechać, tylko w tom. Parkują koło Burger Kinga. Już tak mówię, a może Jarek, nie schizuj się. Pewnie za tobą nie jadą. Tak sobie jadą. Zbieg okoliczności. No wie, no dobra. Idę po te zakupy. Obładowany zakupami, wracam. Zawsze kupuję 2, 4, 6, 7. Zawsze kupuję zgrzewkę wody, a że mam płaską podłogę w skuterze, to sobie ją kładę między nogi i nie ma problemu. 6 buteleczek tej oto wody, której się napiję. I moi drodzy, ładuję zakupy, zakładam kask, no i ruszam, skręcam koło Burger Kinga w lewo, później w prawo, patrzę, jadą za mną te wariaty, mówię, kurde, co jest grane, nie? Dojeżdżam do chałupy, wjeżdżam, można powiedzieć, centralnie koło moich drzwi. No i otwieram bramkę, zsiadam skutera, otwieram brameczkę. Jak oni zobaczyli, że ja tą bramkę otwieram, wyszli z samochodu i zobaczyłem od razu, że to są panowie policjanci, młode chłopaki. Po czym poznałem, mają te szelki, a na szelkach mają zawieszone radio, kajdanki. I nic więcej, bo większość policji w Londynie nie ma broni przy sobie. I co zrobiłem? Taki numer zrobiłem. Może chcieli ze mną pogadać, ale szli w moim kierunku. A ja zrobiłem taki myk.
wziąłem sobie wszystkie torby i z tego miejsca można wyjść drugą stroną. Tu stoją śmietniki, tu stoi mój skuter i tu też jest bramka, żeby można wyjść na zewnątrz, pyk, przez patio i do domu. I zniknąłem. Zniknąłem. Aż nie do mnie pewnie, nie? Bo po co by za mną jechali? Ale w nosie, nie chce mi się z nimi gadać, nie? No. No i dzwonię do mojego ziomka później. Mówi, że też miał taką sytuację, też tam za nim jechali. Oni, nie wiem, czy prowokują, czy zaczniesz uciekać, czy co. Nie wiem, co miało na celu ta akcja. Żałuję, że nie poczekałem za nimi, się nie zapytałem, ale nie chciało mi się. Nie chciało mi się, po prostu zawinąłem się, czmychnąłem im jak... Załatwiłem ich jak małolatów. Źle powiedziałem, nie uciekłem im, bo przecież mnie nie gonili, nie? Ale takie dziwne podchody ta policja robi. Nie są źli, nie są źli, bo są w porządku, tak, nie? Ale kurczę, czasami obserwują cię, jeżdżą za tobą, nie wiem, może jakiś donos poszedł na mnie, że jeżdżę po pijoku jak kiedyś. Wiecie, że na mnie donieśli, że jeżdżę po pijanemu skuterem? Jak Boga kocham, naprawdę. Nie mówiłem wam, ale jacy ludzie są podli, moi rodacy. Pozdrawiam moich rodaków. Jacy niektórzy potrafią być podli i zgłaszają takie bzdury. A wiecie dlaczego? Bo numer rejestracyjny pokazałem mojego skutera kiedyś na jakimś tam filmie. To nie jest tajemnica. To nie jest tajemnica. No i ktoś widocznie musiał podać i... No i kurczę, dwa razy mnie zatrzymali. Ani razu mnie nie sprawdzali alkomatem, ale tak dziwnie jakoś to wyglądało. Zawsze chcieli mnie zatrzymywać i sprawdzali, czy jestem trzeźwy. Kurczę, to tak wyglądało, jakby ktoś naprawdę na mnie doniósł, nie? Bo to nie jest normalną rzeczą, że tak zatrzymują policjanci samochody, czy skutery, czy motocykle. Zawsze podjeżdżają z tyłu, sprawdzają numer rejestracyjny, wbijają sobie w kompa na pokładzie samochodu, czy tam jakoś tam sprawdzają. No jak jest wszystko ok, to cię nie zatrzymują, jedziesz dalej, nie? Też taka dziwna sprawa. Ci policjanci tak mnie zdziwili, nie wiem, jechali ze mną, może sprawdzali, czy jadę na podwójnym gazie, czy nie. Ja tam sobie przepisowo sobie jechałem. No nie wiem, co to było. Piszcie, moi drodzy, w komentarzach, co o tym sądzicie. Bo mnie to rozśmieszyło mnie. Zawinąłem się z torbami, oni nie wiedzieli, gdzie ja zniknąłem. Nie wiedzieli, gdzie jest tylne wyjście. Tam było tylne wyjście, wyszedłem na ulicę i od ulicy sobie weszłem do chałupy przez patio, nie? Bo też mogę wejściem od frontu i od tyłu, nie? Jaja jak berety, moi drodzy. Jest bardzo gorąco, muszę wam powiedzieć. Niech będzie. 2, 4, 6, 8. Bardzo gorąco. Ja tu narabiam bagietę, moi drodzy widzowie. Odpiekam croissanty i zawijam się na chałupę. Jakieś 4-5 godzin przepracuję. Temperatura na tą chwilę, chciałem powiedzieć na dzień dzisiejszy, 29 stopni, moi drodzy widzowie. No jest gorąco. Jest gorąco. Człowiek tak się przyzwyczaił, ale kurczę, nie do końca. Co wypiję wodę, to ją wypocę. I tak to jest. Dzisiaj miałem ochotę na Coca-Colę. Na Coca-Colę, jak ja dawno nie piłem Coca-Coli. Tak, niestety przerwało mi nagranie. Kamera nie wytrzymuje, moi drodzy, tych upałów. I skończyłem, że miałem ochotę na butelkę Coca-Coli. Na Coca-Colę. Słodką z cukrem Coca-Colę. Mówię, ja pierdzielę, nie dam rady. Normalnie atak na kolkę. I wszedłem do sklepu tutaj i zakupiłem sobie puszeczkę i ją wychlałem. Wychlałem ją bez skrupułów, normalnie super kolka, bo jak sobie czasami kupuję, to bez cukru i tak kurczę. I tak kurczę, powiem wam, że przestałem w ogóle pić. W ogóle pić tą Coca-Colę, czy tam z cukrem, czy bez. Piję tylko wodę, ale czasami w tym upale człowiek ma ochotę. Po prostu nie odmawiam sobie, małą puszeczkę sobie kupiłem i wypiłem. Wszystko jest dla ludzi, moi drodzy, ale dużo cukru w niej jest i od razu poczułem dużo energii, a na jak długo, to nie wiem. Kończę bagietę. Życzę wam, moi drodzy, zdrówka przede wszystkim. Piszcie mi w komentarzach, co byście chcieli
usłyszeć, co byście chcieli obejrzeć na moich odcinkach. Dużo osób pisze mi: Jarek, wyjdź z tą kamerą, pokaż Londyn, pokaż jakieś muzea. Moi drodzy widzowie, muzea pokazywałem, chyba nawet jedno czy dwa. Nie pamiętam, bo ponad 400 tych odcinków nagrałem, jakby nie patrzeć, nie? I trochę tego jest, ale mam nadzieję, że kolejne przygody będę miał, dlatego wychodzę z domu, jeżdżę na rowerze, obserwuję ludzi. Wiadomo, chodzę na zakupy, normalne życie prowadzę, ale przy okazji coś tam zaobserwuję i mogę wam, moi drodzy widzowie, opowiedzieć, nie? I tak jakoś ta nocka mi z wami mija. Życzę wam jeszcze raz zdrówka. Zdrówka przede wszystkim tego mentalnego, tym komentującym, piszącym głupoty. Nie piszcie więcej takich głupot, co niektórzy, no ale nie wszyscy palą na wszystkie świece, więc trzeba im wybaczyć. Moi drodzy, widzicie, patrzcie, zostawiłem bagietkę. Tak nie może być. Piszcie, co myślicie o tych policjantach, nie wiem, co to było, bo się nie dowiedziałem. Może to był przypadek, może jechali do kogoś innego, ale żeby czekali za mną pod tym sklepem, albo faktycznie zbieg okoliczności, że akurat stanęli w tamtym momencie, co ja jechałem, nie wiem, ruszyli za mną, nie mam pojęcia, wjechali praktycznie za mną w ten mój zakręt, w tą drogę prowadzącą do mojej chałupy i kurczę, tak to dziwnie wyglądało. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia przede wszystkim i zdrówka, żebyście byli zdrowi, silni, bo jak zdrówko jest, to wszystko jest. Subskrybuj, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, łapkę w górę, trzymaj się, na razie, cześć!